pojmam, że to bardzo ciekawe miejsce, bo naprawdę pałac jest, no nie chcę powiedzieć w bardzo dobrym stanie, ale wyjątkowo dobrym stanie. Nie jesteś pośrodku niczego, tutaj dookoła ludzie mieszkają. Wydaje się, jakby nikt tutaj nic nie robił. No ale w sumie chyba największym wyznacznikiem tego, że naprawdę ktoś tutaj o to dba, jest to, że trawa jest skoszona. Więc nie rozumiem. Ach, ciekawe. Powiem wam, że kurczę, jest tak niesamowicie fajna pogoda. Jeszcze poza lasem średnio, bo jest gorąco, jest ciepło, jest skwar. Ale w lesie jest tak przyjemnie, jest tak idealnie, jest ciepło, ale wieje chłodny wiaterek, gdzieś tak wszystko super łączy. I w ogóle jeszcze trochę się obawiałem tego, że będzie dużo ludzi, ale jest bardzo niewiele. Minęło dosłownie parę osób, a jestem już tutaj półtorej godziny. Oh, super, to był super pomysł, żeby tu przyjechać. Powiem wam szczerze, że najlepsze w takich wycieczkach jest to, że ja kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jestem. Kompletnie nie wiem, dokąd idę. Wiem tylko tyle, że jest ścieżka za mną, ścieżka przede mną i nią podążam. I nawet nie wiem za bardzo, jak daleko nią dojdę, bo oczywiście do samego końca nie ma takiej opcji. Ale nie wiem, jakoś zupełnie to nie jest dla mnie teraz istotne. Tylko istotne jest to, że sobie idę. A to jest, proszę państwa, Dąb Andrzej. Prawda, nie tak majestatyczny oczywiście, jak znany w całej Polsce, już na całym świecie, Dąb Dunin. Ale i tak jest ładny. Bliżej niż tam na jakimś Podlasiu. Powiem wam szczerze, że tak sobie chodzę już od jakichś 3 godzin i kurde, to jest naprawdę super. Trochę się rzuciłem na głęboką wodę. Ja nie jestem jakimś typem sportowca i rzadko kiedy tyle chodzę w ciągu dnia i to jeszcze w słońcu i czuję, że już powoli jest mój kres. Nie ma co się cisnąć, bo to nie jest zdrowe, więc jak organizm mówi, że dosyć, to dosyć. Nie chcę wydawać znowu dwóch tych na żarcie. Dzisiaj wydałam już 36 zł. Cimaczek. No ma fryty, no. Ja ci pokażę coś fajnego, co ja mam. Kupony? Nie, coś lepszego. Unifikata? Widzisz, jakie tam są ceny? O fuck, skąd to masz? No dobra, to możemy iść gdzieś wtedy. Dwa szejki. Powiedz, co wysępiłaś. Drugiego szejka. To jest od czekoladowego w końcu? Chyba, mam nadzieję, kurwa, a jak dalej na znowu. No chyba se fuja leci. No ale powiedziałam, że czekoladowy. No chyba se fuja leci. Może być waniliowy, przeżyję. Ja mam dwa waniliowe zamiast jednego czekoladowego, no dobra. Ja mam ogólnie duży szacunek do ludzi, którzy pracują w Maku, tak? Ale chyba zepsuła się maszyna zwana ogarnięciem. A ty możesz szejki? Nagrałeś to, nie? Przyszliśmy sobie z Oliwią na plac zabaw. Oliwia ma fajny nowy projekt, o którym zaraz opowiem. Tylko ja też, czy będzie w moim vlogu, bo ja też będę odpowiadać. Będziemy się dublować.
kiedyś chodziliśmy na te place zabawki, to było takie naturalne, że po prostu chodziliśmy i jazda, nie? Się bawimy. I potem z wiekiem po prostu jakoś to zniknęło, jakby zapomnieliśmy o placach zabaw. I teraz jakby dla nas mentalnie plac zabaw jest trochę taki niedostępny, nie? Że jak tu wchodzimy, to się myślimy, o kurde, jesteśmy intruzami. I się trochę zaczyna zastanawiać nad tym, i też w kontekście przyjemności, nie? W życiu, bo jako dorośli bardzo mało myślimy o przyjemnościach. Że bardziej wpadamy w taki rytm pracy, obowiązków, co powinno, co się nie powinno robić, a nie ma takiego miejsca na taką spontaniczną zabawę i taką bezcelową zabawę, nie? Że nie, że bawimy się, idę sobie, wiesz, pograć siatę, ale tak naprawdę też idę grać siatę, ponieważ chcę mieć dobrą figurę. I wiesz, takie jakby, robimy często rzeczy po coś. No i właśnie zaczęła się ten zastanawiać też w kontekście wcześniej mojej depresji zeszłorocznej, że muszę coś zrobić po prostu, żeby się czuć lepiej i żeby się trochę pobawić w życiu, nie? Jakby, żeby wyjść po prostu do ludzi i trochę właśnie otworzyć się na nowe. I plac zabaw jest takim właśnie idealnym miejscem na to. Dlatego teraz zapraszam ludzi, spotykam się z nimi na placach zabaw, żeby z nimi porozmawiać na temat tego, czym jest dla nich przyjemność i czy w ogóle jak się bawią, jak planują swoją przyjemność, czy w ogóle planowanie przyjemności jest okej. I robię, dokumentuję to w jakiś taki sposób fotograficzny, ale też nie dokumentuję to tak, że wiesz, ktoś mi pozuje i ja robię zdjęcie, tylko to jest, ma być takie naturalne, że to jest taki, że fotografia jest wypadkową tego spotkania. To nie jest główny powód tego spotkania, więc po prostu spotykam się z ludźmi i się z nimi bawię na placach zabaw. Że dużo właśnie rzeczy, które są przyjemne, jakby nasi rodzice zawsze podkreślali nam, że one są niezdrowe, szkodliwe, wiesz, właśnie na przykład dobre jedzenie, czy nie wiem, ja lubię bardzo w gry komputerowe grać, no i dużo się nasłuchałem oczywiście o tym, jak gry są złe, że życie mi zniszczą i będę chodził i mordował ludzi, jakby nic z tego się nie dzieje, ale nadal, wiesz, jak spędzam, nie wiem, pół dnia na granie w jakąś super gierkę, pod koniec mam takie wrażenie, że kurwa, zmordowałem dzień, nie? No jakby ta przyjemność nie była taka pozbawiona właśnie uczucia winy. Właśnie ona nie jest, to przyjemność nie jest, życie jest uwarunkowane produktywnością. Jakby życie jest spoko tylko wtedy, kiedy robisz coś produktywnego. A to jest bez sensu, bo rzeczy nieproduktywne też są bardzo ważne. No jest też dużo takich rzeczy, które no, nie prowadzą niczego więcej ze sobą, nie są częścią jakiegoś większego czegoś, większego dzieła. Są po prostu przyjemne, są po prostu fajne dla ciała albo dla duszy. I tyle, ale ciężko jest to czasami przyjąć, nie? Że są rzeczy, które tak po prostu mogą być. O czym ostatnio dużo, Oliwia, myślisz? Właśnie jakoś ostatnio nie myślę jakoś super dużo. Jakoś dużo rzeczy zamknęłam w życiu ostatnio, jakoś jest mi dobrze. Więc nie mam jakiegoś takiego tematu, na którym bardzo tak się skupiała. Po prostu skupiam się na tym, żeby było mi dobrze. I tak czerpię po prostu sobie z życia, sobie jestem i to tak, wiesz, różnie. Szczerze, pytałaś mnie wcześniej o przyjemności. Mhm. Słucham. Ten moment jest przyjemny. To się bardzo cieszę. Gdy siedzimy, jest cieplutko. Nie, że jest tak ciepło, gorąco, tylko po prostu jest tak, że da się siedzieć właśnie tak o. Przyjemnie to jest. Jest przyjemnie, po prostu nie ma znacznie. Nie ma za dużo ludzi, nikt nie drze ryja. Pieski są. Jest taki delikatny szum miasta w oddali. No jakieś tam tramwaje jeżdżą. Powiem ci, że jedyne co mi przeszkadza to, że muszę jutro do pracy wstawać. No też jutro mam, że... A ty nie wstajesz o 6.10? Nie, nie wstaję o 6.10, wstaję o... No nie, będzie się wstał o 8.40. Taka to pożyje. No i trochę do Katowic sobie. Fajnie jest! Fakaj bomby. Piesek. Chihuahua. 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 O, Chihuahua.